Moim gościem jest dzisiaj Pani Agata Czarnecka, Dyrektor Działu Badań, Rynku i Doradztwa w Międzynarodowej Firmie CBRE. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Pani Dyrektor, proszę powiedzieć, jaki jest ten rok dla branży magazynowej? Od pewnego czasu mówi się dużo o tym wielkim zapotrzebowaniu na i zapotrzebowaniu na powierzchnie magazynowe. Czy to mamy cały czas podtrzymanie tej tendencji, czy nie? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie możemy zauważyć z naszych analiz, że ten rok będzie rekordowy. Wydawało nam się, że już w poprzednim roku osiągnęliśmy szczyt, ale pierwszy kwartał, wyniki z pierwszego kwartału pokazują, że nadal idziemy do przodu. Główną siłą napędową tego rynku jest przede wszystkim handel, i tutaj nie chodzi tylko o handel elektroniczny, bo on jest bardzo istotnym czynnikiem, ale także wzrost zasobności naszych portfeli, co się przekłada na sprzedaż detaliczną towarów i na dowód tego można przytoczyć dwie największe transakcje, które zostały podpisane w pierwszym kwartale. To obydwie są ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych i to jest Zalando, czyli sprzedaż elektroniczna oraz Lerumelę, czyli sprzedaż detaliczna. A panie, jakbyśmy tak popatrzyli w perspektywie rocznej, jak, jak, jakie to są wzrosty, jeśli chodzi o cały rynek magazynowy, jeśli chodzi o Podaż tych powierzchni magazynowych, czy w ogóle rozwój tego rynku? Obecnie mamy podaż powierzchni magazynowych nowoczesnych to jest około 14 milionów metrów kwadratowych. W pierwszym kwartale tego roku podpisano umowy najmu na prawie 2 miliony metrów kwadratowych. Znaczy jest w budowie tyle, natomiast tak. większość z tego została już zabezpieczona umowami przedwstępnymi. W zeszłym roku, w całym roku 4 miliony metrów kwadratowych wynajęto, a zakładamy, że w tym roku będzie to wartość bliska 5 milionów, czyli około 20-25% wzrost, wzrost w skali, roku, w skali tak. roku. Wcześniej też był taki tak szybki wzrost, czy to, to jest no, najszybszy wzrost od wielu, wielu lat? W ja ciągu ostatnich trzech lat możemy zauważyć wzrost na porównywalnych poziomach, natomiast... Ten rynek wciąż nas zaskakuje i nasze najbardziej optymistyczne prognozy jednak rzeczywistość y, weryfikuje na plus. No tak, bo, bo się daje, że ile można, tak, że to prędzej czy później tak. się nasyci, ale y, y, się, się nasycić nie może, tak? I y, y, właśnie no to pytanie w segmencie, kiedy się nasyci? Spróbujmy ocenić, y, ile to jeszcze może potrwać, taki boom. Nie można tutaj jednoznacznie ocenić, bo tutaj szereg czynników na to wpływa. Natomiast możemy porównać nasz rynek polski z krajami bardziej rozwiniętymi, okay. czyli z Europą Zachodnią na przykład. Biorąc pod uwagę podaż powierzchni magazynowej przy liczeniu na 1000 mieszkańców. W Polsce ten wskaźnik wynosi około 300 metrów na 1000 mieszkańców, natomiast w Europie Zachodniej, w Niemczech, we Francji czy w Holandii jest to 600-800 metrów na 1000 mieszkańców, czyli widać tutaj, że jest jeszcze bardzo y, duże możliwości rozwoju. Natomiast też Polska ma ten duży atut, że świadczy nie tylko rynek magazynowy, nie tylko obsługuje rynek nasz wewnętrzny, ale także ze względu na centralną lokalizację, także kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej, czy też Niemcy ze względu na bliskość mhm. położenia. To jest bardzo ciekawy wątek. To jeszcze zapytam, to znaczy na przykład, Niemcy. Do, do czego używają tych powierzchni magazynowych naszych? Czy chodzi tu o np. handel elektroniczny, czy obsługę tego handlu? Czy to są jakieś specy, specyficzne towary w tych magazynach? To jest głównie handel elektroniczny, natomiast też pośrednio handel, ponieważ często najemcą są firmy logistyczne, które świadczą usługi właśnie fizycznej dystrybucji dla sieci handlowych. I tutaj główną zaletą Polski w porównaniu na przykład do rynku niemieckiego jest to, że jest bardzo duża dostępność niezabudowanych gruntów, a także relatywnie niższa siła, znaczy relatywnie tańsza siła, siła robocza, robocza tak? w porównaniu do rynku niemieckiego. Także stawki czynszu, które są na rynku polskim, są bardzo atrakcyjne oraz szereg zachęt, które zachęcają inwestorów właśnie tutaj do zainwestowania, na Znale. przykład w zachodniej części naszego kraju. Znale, czy jest jakaś w ogóle korelacja z tym rynkiem magazynowym, a na przykład rynkiem biurowym, to też nieruchomości. Ten rynek biurowy też bardzo dynamicznie się rozwija. Niektórzy mówią, że aż za dynamicznie. Pani zdaniem, ten rynek magazynowy ma, ma, ma lepsze perspektywy rozwoju, takie bardziej długoterminowe? Jakbyśmy na to tak popatrzyli? Akurat wydaje mi się, że y, większą korelację można zauważyć pomiędzy rynkiem handlowym i magazynowym, bo y, sprzedaż detaliczna, sieci handlowe czy sprzedaż elektroniczna bezpośrednio wpływa też na działalność tradycyjnych centrów handlowych. Natomiast y, powierzchnie biurowe także są wynajmowane przez y, chociażby ce y, siedzibę centrali tych firm które wynajmują powierzchnie magazynowe. Tutaj też jest dużym atutem y, lokalizacja y, w całym regionie Mazowsza, bo bliskość siedziby centrali też jest często hmm. czynnikiem, który pozwala na y, właśnie decyzję o tym, że magazyn ma zostać wybudowany w regionie warszawskim. Właśnie, to jest, to jest coś ciekawego. Jakie, jakie widać um, tendencje, jeśli chodzi o budowę magazynów? No, kiedyś to bo także skupiały się bliżej naszych zachodnich granic, ze chociażby na rynek niemiecki. Natomiast, czy teraz wraz z coraz lepszą jakością dróg? Mówię o drogach szybkich, coraz większej liczbie. Czy, czy widać takie przesuwanie się rzeczywiście tych centrów magazynowych, bardziej na, przykład na wschód, na, przykład na ścianę wschodnią, gdzie jest na pewno jeszcze taniej? Tam. Zdecydowanie tak. Ja tutaj bym trochę odwróciła to pytanie, nie mówiąc od początku, jakie lokalizacje są teraz bardziej atrakcyjne, czy też zyskują na popularności, tylko powiedziałabym tak, że jeszcze kilka lat temu głównym kryterium właśnie była lokalizacja, czyli dostępność do autostrady, węzła komunikacyjnego, komunikacja publiczna, czy bliskość dużego środka miejskiego. A teraz ze względu na to, że sytuacja na rynku się zmienia, głównym atutem jest dostępność wykwalifikowanej kadry. Czyli zanim zostanie podjęta decyzja o lokalizacji, inwestorzy czy deweloperzy dokładnie badają dostępność pracowników, nawiązują współpracę z uczelniami czy z urzędem miasta, żeby oferować zachęty i potem zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, która mogłaby pracować. Ale także możemy zauważyć, że wciąż do, na rynku dominują trzy takie główne regiony, czyli Poznań, Wrocław, oraz Śląsk, a także Warszawa ze względu na, na to, że jest to stolica. Ale możemy zauważyć też rosnącą popularność... Ściany Zachodniej, to jest głównie województwo lubuskie, ale hmm. też na wschodzie Lublin, Rzeszów zyskują właśnie na popularności. Hmm. Czyli, Zach czyli Zachód dalej jest, dalej jest potrzebny, ze mną pewnie na te większe, coraz większe relacje polsko-niemieckie i, i, hmm, i tak. też handel, ale, ale rozumiem, że też, że też wschód, ale to rozumiem też z tego powodu, że drogi tam docierają. Tańsza siła robocza, prawda? I przede wszystkim dostęp, bo to jest główna bolączka w tej chwili. Dokładnie I... tak. Natomiast też pojawiają się takie lokalizacje, które do tej pory nie były w ogóle rozważane y, jako miejsca, gdzie można stworzyć inwestycje, na przykład y, projekt Zalando w Olsztynku. To też hmm. do tej pory Olsztynek nie był rozważany jako y, pożądana lokalizacja magazynowa, natomiast y, firma, która się tam zdecydowała zainwestować, no Szabadała Tak, ale w, kontek w kontekście chociażby budowy teraz jest 7 która właściwie no, już w tak. dużej mierze już to nie skończona i już dotrze do Gdańska w przyszłym roku, to nawet w tym roku jeszcze, przepraszam, no to, jest to do, no może się to się dobra lokalizacja, bo to pewnie jest centrum na Polskę, prawda? Czy, tak. Więc, więc to jest optymistyczne, że cały kraj ogarnia ten bo a nie tylko jakieś wybrane. Wybrane miejsca. Powiedzieć, jakie trendy jeszcze są, jeśli chodzi na przykład o wielkość hal, chociażby. Czy ta buduje się te centra coraz większe, czy, czy, czy lepiej stawiać na te mniejsze, takie pewnie bardziej, może to jest mniej ryzykowne? Z, Z, zapełnienie Największe transakcje na rynku to są ponad 120-130 tysięcy metrów kwadratowych. Y, I hmm. tutaj y, główną zaletą jest to, żeby jak najmniej kolumn było w środku, żeby ta powierzchnia była jak najbardziej efektywne. Także obiekty Czyli magazynowe duże. są bardzo duże, tak. ale też y, są y, tak zwane... Y, Obiekty magazynowe z, dużą, z dużym udziałem na przykład powierzchni biurowej. Z reguły one są zlokalizowane w granicach miast i one są dedykowane dla firm, które oprócz mniejszych powierzchni magazynowych potrzebują też powierzchni biurowych. Ale z, ze względu na to, że są to z reguły mniejsze, duże powierzchnie, także ich udział w, całym, w całej podaży jest dużo mniejszy. Natomiast też dosyć istotnym elementem są tutaj projekty tak zwane BTS, czyli szyte na miarę, zgodnie z konkretnym zamówieniem danego najemcy. I z reguły tutaj te obiekty są kilka, kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych. No to bardzo ciekawe. A jeszcze jakieś tendencje możemy zauważyć, jeśli chodzi o preferencje klientów? W ogóle klienci coraz bardziej wymagający się stają, czy... Czy jak to jest? Klienci są wymagający, natomiast. Kto tu bardziej rządzi teraz? Mhm. Czy, czy, czy klient, czy właśnie operator magazynów? W skanek... się mówi na przykład, mhm. mówi się o rynku pracownika. tak, to tak jest wszystko rynek jasne, ale, ale, ale na przykład w przypadku magazynów, kto ma jakby więcej do powiedzenia, komu bardziej zależy, czy. Tym firmom, które stawiają te uh -huh. powierzchnie magazynowe, czy może tym, którzy z nich korzystają, bo popyt jest tak olbrzymi na te powierzchnie. Popyt jest olbrzymi, tak. Jednocześnie ten rynek jest bardzo konkurencyjny. Jest kilka firm, które tutaj od lat działają, oferują bardzo atrakcyjne warunki najmu. Nie tylko chodzi o stawki czynszu, ale też szereg zachęt, czy też właśnie dodatkowe elementy wykończenia tej powierzchni, zapewnienie dodatkowych doków rozładunkowych. Hmm. Natomiast wciąż, no tutaj dominu, znaczy kto decyduje, decyduje tak naprawdę klient końcowy, czyli najemca, bo to tak naprawdę, gdyby nie popyt, gdyby nie chęć wynajmu powierzchni, to inwestorzy no jednak nie budowali. A, a ceny rosną, skoro tak, tak duży jest popyt generalnie w skali roku? Yy, stawki czynszu są, są raczej yy, ogólnie mówiąc stabilne, natomiast też się różnią w zależności od regionu. To jest od 5 euro za metr kwadratowy z najlepszych obiektach w granicach Warszawy. Czy Warszawa. E, to tak, Warszawa. Natomiast to, są też, to też zależy od tego, na jak długo jest podpisywana umowa, czy jak duża to jest powierzchnia. A w takich e, miejscach, e, e, od w tych lokalizacjach duże jest różnica? E, 5 euro, tak? Tam można znaleźć powierzchnię za około 2 euro. Mhm. Za metr, tak. tak. Jest, są, są spore różnice. A proszę powiedzieć, kto się liczy w ogóle na rynku? Kto tutaj rozdaje karty, jak już mówimy o tym? jakie jeżeli, te firmy taka pierwsza piątka tych którzy jeżeli tutaj... chodzi o y, budowę powierzchni magazynowych tak. to Niemal połowę istniejących zasobów wybudowały dwie firmy, Panatoni i Prologis. Jeżeli chodzi o strukturę właścicielską, tutaj jest trochę inaczej, bo to też zależy od strategii danej firmy. Niektóre firmy chcą y, utrzymać w swoim portfelu obiekty magazynowe, a niektóre sprzedają je y, dalej do inwestorów. Ale też tutaj i Panatoni Prologis oraz Segro y, są w pierwszej trójce. Natomiast jeżeli chodzi o najemców, to tutaj właśnie najbardziej aktywni są firmy z sektora handlowego oraz firmy logistyczne, które pośrednio też w większości świadczą usługi dla sektora handlowego. Jeśli chodzi o tych, którzy budują, operują tymi magazynami, to rozumiem, że to głównie kapitał zagraniczny jednak się tak, za, to, tak. za, za, to, za to bierze. Proszę powiedzieć, czy ten biznes jest... Bardzo rentowny, no, skoro jest taki popyt tak dużo się tego buduje, to no, świetny biznes jest to. Tak, zauważamy bardzo dużą aktywność też inwestorów na tym rynku inwestycyjnym. I to nie tylko w sektorze magazynowym, sektor handlowy czy sektor biurowy także tutaj bardzo dobrze sobie Słyszałem, radzi. Słyszałem, że są nawet inwestorzy, którzy są tak pewni swojego, że znajdą i tak klientów, że nawet w ciemno budują jakieś hale i nie, nie martwią się o to, czy ktoś przyjdzie, czy nie. No tak, około 30% jest budowana tak spekulacyjnie, czyli bez zabezpieczenia umowy najmu. To yy... sporo jak na te, te... No w sumie sporo, można 30% z niemal dwóch milionów to można powiedzieć, A. że to jest całkiem duży udział. Natomiast no wcześniej czy później pewnie takie powierzchnie też się wynajmą. Natomiast jeżeli chodzi o inwestorów, to tutaj... Są inwestorzy, tacy, którzy szukają bardzo dobrych produktów, czyli najlepiej wynajętych, obiektów dogodnie położonych, ale są też tacy, którzy raczej szukają projektów, które będą stanowić dla nich wyzwanie, w które będzie można coś zainwestować, a potem z zyskiem je dalej odsprzedać. Czy można postawić taką tezę, ładnie brzmiącą, że Polska stała się takim magazynem Europy? Czy to może przesada? Jeżeli na pewno można taką tezę postawić, że Polska stała się magazynem Europy, jeżeli chodzi tutaj o nasz region. Nie mówię tuż o Europie dalszej, czyli Hiszpania, Francja, ale Niemcy i region Europy Środkowo-Wschodniej jak najbardziej. I na dowód tego mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o popyt, czyli o te powierzchnie wynajęte w pierwszym kwartale, w Polsce milion dwieście, natomiast w drugim kraju w kolejności w naszym regionie, czyli w Czechach. Trzy razy mniej. Trzy razy mniej. Aczkolwiek to trzeba dodać, że jest to kraj mniej ludny, mniejszy i w, w zasadzie jakby tak opatrzyć na głowę mieszkańca, to właściwie nie, nie było była takiej dużej różnicy już. Yy, no, to, Nawet, no, no tak, tak natomiast no, inwestorzy patrzą. Zyskujemy też, na tym, że jesteśmy dużi. Że jesteśmy, i, po tak. prostu dominujemy, dominujemy tak. zdominowaliśmy ten rynek. Mhm. A proszę powiedzieć, jakie tutaj jakie to są zagrożenia na tym rynku? Czy, 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 o, o czym mówią właśnie operatorzy tych magazynów, najemcy? Yy, czy, czy czegoś się może obawiają? No tak, to, 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 co już powiedzieliśmy, czyli kłopoty z dostępem siły roboczej. To jest jedna rzecz, brak tych operatorów wózków widłowych, mhm. magazynierów i tak dalej, to są jedne z najbardziej poszukiwanych w tej chwili zawodów w ogóle w Polsce, yy, podobnie jak kierowcy. Ale czy może jeszcze jakieś są tutaj jakieś zagrożenia? Na coś może warto by zwrócić uwagę, czego się obawiają? Yy, oprócz okay. właśnie tych zagrożeń związanych z rynkiem pracy, tutaj też pytanie jest, czy na przykład yy, zakaz handlu w niedzielę w jakiś sposób wpłynie. Na pewno wpłynęło to na handel w tradycyjnych centrach handlowych, mm. bo ten y, ruch ludzi się przeniósł na przykład na ulice handlowe czy w stronę sektora gastronomicznego, bo ludzie się przyzwyczaili do tego, żeby wychodzić w niedzielę. I skoro nie mogą pójść do centrum handlowego, to idą y, zjeść coś w restauracji, która jest na przykład. Y, Albo w idą do centrum handlowego, tylko do restauracji, bo to tak, są te kina. sekcje otwarte tak, i do tak. kina przy okazji. E, natomiast tu... czy to wpłynie na rynek magazynowy? No niekoniecznie, bo. I nie mamy jeszcze twardych danych, które mogłyby porównać na przykład pierwszy kwartał zamknięcia niedziel w porównaniu do mhm. takiego samego kwartału w zeszłym roku. Jeszcze chwileczkę musimy poczekać na te dane. Natomiast widzimy, że y, nastąpił wzrost handlu elektronicznego w te dni, które y, nie można było zrobić zakupów w y, tradycyjny sposób. Mhm. To, to zapytam Panią, y, właśnie jak jesteśmy przy, przy centrach handlowych przy handlu, Yy, właśnie centra handlowe, czy, czy rzeczywiście yy, widać, że to bardzo mocno uderzyło jednak ten zakaz, zakaz niedzielny? Znaczy, na pewno, na pewno no, mamy yy, w niedzielę nie mamy tych klientów, te niedziele wolne, tak, ale może więcej klientów przychodzi w środę, czwartek, piątek. I kupuje sobie. Czy to, czy, czy to rzeczywiście przyniosło jakiś mhm. poważny problem dla tych firm? Tak jak już wspomniałam, jeszcze nie mamy takich dokładnych danych, które w skali kwartału na przykład mogłyby pokazać. Natomiast ale na pewno jest już tam zauważalne. mówi się na rynku już mhm. pewnie o tym. Jest zauważalne, że część klientów mhm. rzeczywiście przeniosła swoje zwyczaje zakupowe na inne dni tygodnia, ale no nie mamy pewności, czy akurat w 100%, czy jeden do jednego. Czy wszyscy klienci też, którzy przychodzili w niedzielę, zdecydowali się przyjść w inny dzień tygodnia, czy po prostu zrezygnowali Czyli z Czekamy, tego. czekamy w takim razie na jakieś dane dane. Yy, natomiast. Z punktu widzenia właścicieli centrów handlowych, czy zarządców to, że część gastronomiczna czy kino jest otwarte w niedzielę, to też w jakiś sposób generuje trochę kosztów, ponieważ... Centrum handlowe jest czynne w 20-30%, natomiast ochrona czy inne usługi. Tak, klimatyzację tam trzeba to wszystko na całość pewnie. Jest, obejmuje całe centrum. Mhm. No właśnie, ale czy, czy, czy te restrykcje wobec tych centrów handlowych faktycznie, czy one jakoś zahamują ich rozwój? Czy to no, myśli Pani, że to może spowodować, że jednak leka myśl, że no, w takim razie. Za dużo tutaj tych zmian prawnych, za... za, za pogarszać ten biznes, nie warto stawiać kolejnych galerii handlowych. To nie do końca tutaj to jest nie. kluczowa sprawa w, akurat w temacie rozwoju galerii handlowych. Tutaj większe znaczenie ma nasycenie po prostu tą powierzchnią. No właśnie, bo w, po prostu wszędzie jeszcze są budowane. To jest, to jest, to jest jakiś fenomen polski. Chciałaś y zobaczyć kolejna galeria handlowa. Tak, natomiast no w Warszawie otworzyła się ostatnio w zeszłym roku galeria północna, ale to było 10 lat po otwarciu innego dużego centrum, czyli Złotych tarasów. Yy, bo... Ale jeszcze tam bardzo blisko galeria mociny. Galeria mociny, tak, Młociny, tak buduje się. Tutaj koło naszego biura, w tym mamy studio też kolejna. Kolejna 100 tysięcy metrów tysięcy. kwadratowych. Gdzie jest ten kres? już wystarczy? Zauważyliśmy, że już. Yy, ten przyrost roczny takich tradycyjnych centrów handlowych zdecydowanie osłabł. To już nie jest taki boom, który był jeszcze widoczny 5 10 czy 10 lat słabnie. temu. to czy może mniejsze miasta, teraz, teraz jest. Miasto, ale... W mniejszych miastach z reguły też już ten rynek jest zamknięty pod tym kątem, mhm. że jest jakieś jedno dominujące centrum. Teraz jest tak jakby uzupełnianie tej oferty. Powstają centra osiedlowe. Rozwija się też handel przy ulicach handlowych głównych. Czy co... ja rozumiem, że tutaj największy boom już mamy? mamy jeżeli chodzi, wielkie, chodzi o, o tradycyjne handlowe. centra, tradycyjne. to ja już tak. tak bym powiedziała. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim bardzo. gościem była Pani Agata Czarnecka, dyrektor działu badań rynku i doradztwa w międzynarodowej firmie CBRE. Oglądajcie nas Państwo codziennie, godzina 11, rzecz o biznesie.